Siema wszystkim, z tej strony Cwania i dzisiaj finał odcinek Dead Paradise 3, w którym będziemy uderzyć level 9 do 12 i też będziemy przechodzić przez 1 lub 2 dead mecze, w zależności od tego, jak będzie mi się to podobało, bo jeszcze nie wiem dokładnie, czego możemy tam się spodziewać, więc bez dłuższych wprowadzeń, level 9, a mamy... Kurczę, czy mamy coś nowego? Wydaje mi się, że nowego działka nie mamy, przecież, bo nie, przecież nie mogliśmy robić. Nowych rakiet sobie chyba nie kupiłem, jedyne upgrade jakie były to kulka? Armor? Może nawet nie armor? Albo silnik, chyba silnik. Więc zobaczymy, jak będzie się to sprawowało w naszej przygodzie. A, ładuje się level. Bang, dziękuję bardzo serdecznie. Kupiłem sobie oczywiście extra fuel, bo nie kupiłem nowego fuelka. Jeszcze dobrze mi się wydaje. O mój Boże, jak ja wyprułem. Ten konwój będzie miał zdecydowanie problem z tym, aby nas dogonić. Niszczy się? Dziękuję. Myślałem, że już nigdy go nie zniszczy. Okej. Okay. Czy ja mam przecież, że jakbym miał to... A nie kupiłem jednak rakiety. Albo to, albo to jest poprzedni upgrade i ja po prostu go nie pamiętam. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, no pędzimy aż za szybko dla tego. Dla naszego przyjaciela z konwoju. Bo jeszcze, że jak właśnie wypędzę zbyt bardzo przed, to on właśnie zginie, jak to było wtedy w tym niefortunnym levelu w poprzednim odcinku. Tak, to było w poprzednim, a nie w pierwszym? Bo poprzednim. Więc wolę sobie nie przeszkodzić zbytnio w przechodzeniu tego levelu. Halo, konwój, konwój! O kurcze. Jeju, niu. Konwój! Juhu! Nie, nie jestem stuck. Po prostu chciałem na mój konwój. Konwój! Co to jest za fikołki odwalał? Za przeproszeniem. No weź sobie to życie, bo nie wydaje mi się, żebym ja go potrzebował. Tutaj gość na słupie sobie stoi, tutaj policyjka. No, ta broń jest zdecydowanie za mocna, mi się wydaje aż. Że mówiąc, porównując z tym, co było dosłownie przed tą bronią, a teraz co jest tą bronią, to jest gigantyczna różnica, która daje nam gigantyczną przewagę. Znaczy, oczywiście, no rzecz biorąc, że kolejny upgrade to powinno być oczywiście o wiele łatwiej. No tak, się z tym nie mogę nie zgodzić, ale czy to nie jest przesada już zbyt wielka? Okej, tutaj sobie walę rakietą, tu jest sobie wyrzucę rakietę, ona coś z tyłu jechało, więc w sumie czemu by nie. Tutaj jeszcze do przodu sobie w autko, pięknie. Konwoik! Juhu! Zapraszam! Jezus, jak ja bym chciał, żeby on mógł po prostu być do mnie przyczepiony. Szczerze mówiąc, to by mi się bardziej podobało, że on jest po prostu do mnie przyczepiony, coś w tym stylu. Gad. Nie wiem z tego. Że on jest do mnie po prostu przyczepiony i po prostu za mną jedzie. Coś w tym stylu. Byłoby super. Mam nadzieję też, że ogólnie w następnym levelu, bo to będzie jakby kolejny etap, coś w tym stylu. Nie będzie tych elektrowstrząsów, które są naprawdę irytujące pod względem hałasu, jaki wywołują. Okej, tutaj niszczymy tego i mamy zrobione 3 gwiazdki, więc teraz mogę sobie już na pełni podjechać do koniec. I mieliśmy na styk, dosłownie na styk. Ostatni ziomeczek to był właśnie na zrobienie 52 kili. Mam 11 tysięcy, więc możemy zrobić sobie finałowe upgrade'y w praktycznie w większości tutaj naszych rzeczy. Kupimy sobie po pierwsze rakiety, po drugie fuel. Z fuelem. Znaczy nie będę potrzebował kupować tego double fuela. To najprawdopodobniej tak kupię. A z rakietą będzie na prostu łatwiej wszystkich niszczyć. I powiedziałem, właśnie mówię, że nie będę potrzebował niby tego double fuela. Ale tak czy jak to zrobię, znaczy extra fuel, czemu ja zawsze mówię to double, przez to chyba, że jest razy dwa. Czemu to zrobię? Zrobiłem to dlatego, że wolę mieć pewność, że dojadę do końca po prostu, tak? I że nawet jeżeli bym miał jakiegoś ziomeczka, który był na naszymi plecami i był dość mocny, bo może być, że nagle się pojawił jakiś boss, coś w tym stylu, właśnie, to będę mógł go po prostu przypalić. Znaczy owszem, mam tej rakiety, więc tak czy jak tego aż tak bardzo nie potrzebujemy. Ale no niech to atakuje. Po prostu niech się atakuje, niech się spali, pyk. To jest żałosny typek. Ten typek był po prostu żałosny. I no to, że podejmował z nami walkę, było po prostu urocze. Okej, wylądujmy, dziękuję. Powinienem dać jemu apteczkę, no ale już tam trudno. Skrzaniłem to skrzaniem. Nie, nie, poczekajcie, ja chcę tego typa jeszcze zniszczyć, bo auto do nas podjedzie, jeżeli się nie zniszczy. Okej. Dawaj rakiety tam, do góry. Dobrze, tam się ktoś za nami wywrócił, ale chyba już wrócił do nas.
A, wywrócił, wrócił, ale sobie zacząłem rymy robić. Piękne. Okej, okay, tutaj cysterna, tutaj do przodu jest rakieta. Okej, okay, zniszczyła się przez upadek chyba. Co to jest za wrzut w naszą facjatę? Okej, okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Mogę to zniszczyć? Dziękuję, tylko czy... Czy jestem w stanie tutaj przejechać? Halo? Typie? Przepniesz się przez to? Dawaj, dawaj, podnoszę to. Ja próbuję to podnieść, żeby on się mógł przycisnąć. Przeciska się. Jeszcze trochę. Okej. Okay. What the? Okej. Okay. Przejdziesz tamtędy? O, tutaj coś walnęło, ale no nie przejechał. To jest teraz katastrofa, bo ja muszę teraz jakoś do niego wjechać w takim razie chyba. Ewentualnie może jakoś tam będę mógł zawrócić? O nie, on tamtędy nawet nie może przejechać. Co on teraz zrobić? I... He? Okay, jeżeli tak zrobię... Okej. Okay. Ja mu wypuścił teraz trakie... No to tak nie działa, znaczy mógłby tędy wyjechać. Tylko że też nie może. Ja bym po prostu niego kliknął shiftem. No, gościu się zablokował po prostu. I co, muszę go teraz zostawić. I on już do mnie dojedzie, prawda? Może teraz, jakbym zawrócił, co? No zniszczył się. Dzięki, gro. Doceniam wasze starania z tym, żeby mi utrudnić to wszystko. Naprawdę. Really appreciate it. Okej, okay, teraz tyk, pyk. Tutaj jedziemy sobie z tym jak najszybciej. Nie będziemy się z tym aż tak bardzo bawić. Zapomniałem, że jeżeli odjadę od niego za szybko, to będzie przecież dla nas katastrofa. Pyk, wydawam paliwo na niego. Super. Okej, okay, spalił się. Teraz tam możemy jechać pierwszemu. Może jak pojedzie pierwszy, to będzie lepiej. Bo wtedy nie rozwalę tego przejścia i on będzie mógł po prostu sobie przejechać dalej, a ja najwyżej spadnę? Coś w tym stylu. Jak to będę miał shifta, on tego shifta nie ma. Wydaje mi się, że to jest taka dobra opcja. Ale powinien być drugi shift, że na zasadzie, jeżeli na przykład kliknie prawy, to ten typ się resetuje. Coś w tym stylu, no bo co ja miałem w tym momencie wykombinować. I typie, zabrałeś mi apteczkę, którą potrzebuję, więc troszeczkę teraz na chwilę do przodu pojadę. Jak zobaczysz, że jest most, to wtedy zatrzymam. Pyk. Okej, okay, jest apteczka, więc teraz mogę się cofnąć. Pyk. Dawaj tam to działko, do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, całe spchamy. Teraz do przodu, staramy się. Okej, okay, teraz powiedziałem, że tutaj dam ci pojechać pierwszemu. Dawaj. Jedziesz, okej, okay, spadek w dół. To jeszcze ten, nie, ten to jeszcze był ten bezpieczny. Kolejny to był ten niebezpieczny spadek, więc tutaj musisz znowu pojechać pierwszy. Okej, okay, przejechał tym razem. W sumie tym razem mi się wydaje, że nawet by się nie zarwał w ten sposób, jak wtedy się zerwało, więc nie potrzebowałem aż tak bardzo na niego czekać. Jest coś tam do niszczenia? Okej, okay, jeżeli coś tam było, to niszcz. Spoko, nie przeszkadza mi to. Potrzebuję tylko jakąś apteczkę, okej, okay, puszczam sobie rakiety. Ponieważ mamy ich naprawdę dużo. Pyk, okej, okay, tutaj paliwko, tam coś wycelowało. Konwój jedzie zaraz za nami. Przyjmików mamy, no nie zabitych jeszcze wszystkich, ale wydaje mi się, że znajdziemy ich tak czy siak wystarczająco. Takie przeczucie. Rakietka, pyk, tutaj rakieta w to, super. Konwój. Dzięki, że przejechałeś w końcu. Bo nie chciałbym cię znowu zbyt bardzo zostawić, abyśmy potem płakali. Swędzi mi coś. Swędziało mnie strasznie, ale dałem radę tak przeżyć. Na czas się podrapać. Okej, okay, ostatni ziomeczek do zrobienia maksymalnej ilości. Jak się nazywa? Maksymalnej ilości gwiazdek. No i oczywiście wypuściłem wszystkie rakiety na zasadzie, jakby coś się śmiało się pojawić, żeby po prostu zdobyć sobie jak najwięcej ilości pieniężnej. 3000 z tego, 1000 z tego, 500 z tego. Mógłbym sobie kupić najprawdopodobniej nowe auto. Czy jednak przesadzam? Mógłbym. No mógłbym, ale no, wtedy widzicie co się robi. Wszystko się resetuje od nowa. Musimy kupować znowu nowe rzeczy. I jak podoba mi się wygląd tego auta, tak to działko jest tak cudowne. No co, mógłbym do tego wrócić? Bye. Mam to, to... Aha, czyli mam, w momencie kiedy to kupuję, mam już wszystko na maksa zrobione. Czyli ja tutaj nie muszę się o nic martwić. Statystyki? Czemu ja bym chciał tym grać?
Wydałem właśnie 15 tysięcy bez sprawdzenia statystyk, wszystko jest gorsze. Może to na deathmatch ma być fajne niby? Nie wiem. W każdym razie wkopałem się i to poważnie. Może chociaż z tego achievement dostanę jakiś spoko? Nie, tylko tysiąc go... Cwaniak właśnie został wycwaniaczony. Okej. I see how it is. Okej. Dawajcie mi paliwo, chcę się troszeczkę wyżyć teraz. Lecimy. Lecimy, nawet nie jedziemy, lecimy. Fajnie jakby chociaż ten konwój mógł tego używać. O, to by było spoko. To by było naprawdę spoko. Ale nie, po co? Przecież mielibyśmy ci dać coś fajnego z upgrade'ami. Dobra, paliwo, dawaj. A ja potrzebuję tego użyć paliwa, super, super, teraz rakietki dwie. Dostajesz z karabinków i po prostu giniesz. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Ten niszczy, pyk, pyk. Tam coś z tyłu jedzie. Ciekawe jestem, czy na ostatnim levelu będzie jakiś boss. Jeśli nie na tym deathmatchowym, bo deathmatchowy nie zrobimy. Ale na ostatnim levelu normalnym, bo wydaje mi się, że... Tak, w finałowym levelu w Dead Paradise 2 był ten czołg, który nas zniszczył w pierwszym levelu. Więc oczekuję, że tutaj będzie coś podobnego do tego przynajmniej. Nie zawiedźcie mnie, gro. Nie zawiedźcie mnie. Okej, teraz tak, tego do góry. Niż, okej, okay, to jest rakieta. W tą rakietę może coś w końcu strzelić, żeby go zabić. Dziękuję, nie zabiło szybko, ale daliśmy krzak radę. Teraz tutaj się napraw konwój. Tak jest, przejeżdżamy, liczymy wszelkie rakietki. Pyk. Teraz tutaj te ludziska. Dawaj, no typie, podjedź troszeczkę. Troszeczkę do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. O, ktoś do mnie przyszedł na Discordzie, przepraszam za dźwięki. Wow, wow, wow. Ej, ej. To nie jest przyjemne. Dziękuję za puszczenie. Okej, okay, teraz niszcz tył. Teraz niszcz przód. Tam mam nadzieję, że zaraz znajdzie jakąś apteczkę, ponieważ ma już tylko połowę życia po tym, co się przed chwilą wydarzyło. Okej, okay, fuel, no nas nie ratuje. Dziękuję. No puść mnie, typie. Okej, okay, jest apteczka. Super, wyleczył się. Teraz możemy walić do tyłu, znaczy się. Tam się niech popalą. Teraz do przodu. Znowu do przodu. Teraz do tyłu. Ja mam trzy rakiety. Mogą się nam przydać, ponieważ przed chwilą cała mi brakowało właśnie rakiet do zniszczenia naszych przeciwników. A nasza ta sesja jest w sumie krótka. Czyli najprawdopodobniej tutaj nie zdobędę sobie jak się nazywa, maksymalnej ilości gwiazdek. Nawet nie wiem, czy zdobędę chociażby dwie. Okej, okay, dwie zdobyłem, ale to jeszcze 11 nam brakowało, więc no nie było takiej opcji, żebym nawet to zrobił. Achievement, 1000 golda, dziękuję. Upgrade, co muszę sobie ulepszyć? Życie. Zdecydowanie życie, wydaje mi się, że jest potrzebne, żeby to zrobić. Finałowy level. Teraz się zastanawiam, czy chcę wejść do finałowego levelu. Zobaczcie, to jest, nie ma jakby zabijennego typu tego, mamy, że ilość. Czy chcę wejść do finałowego levelu, czy najpierw zrobić sobie deathmatch i dopiero potem wejść do finałowego levelu, ponieważ... Wiecie co, zróbmy sobie pierw deathmatcha, co? Zróbmy pierw deathmatcha. Mamy blokowane. Więc zrobimy sobie pierw ten, 53 kilo, okej, okej, okej. Zobaczmy, czy to się w ogóle opłaca robić. Czy to na przykład nie będzie coś, czego nie będę chciał robić w przypadku drugiego levelu. Okej, okay, kupmy sobie tak i tak, czemu nie? W sumie mega health by mi się tutaj bardziej przydał. O! Nie mam konwoju! Naszym jedynym zadaniem w tym levelu to jest zrobienie właśnie tych 53 kill. Okej! Okay. O, czołg. To jest właśnie Adams. Jest dobrze, mi się wydaje. Mamy fuel. O, wow. Ej, możesz nie przepychać? Znaczy w sumie możesz wjechać sobie ten ogień. Tak, to mnie przeszkadza, ale chciałbym pojechać do przodu. Chciałbym pojechać do przodu. Byłoby mi naprawdę niewdzięcznie miło. Dzięki. Tak, mogę jechać sobie na dachu. Też super pomysł. Aha, tak. Dokąd by się pan chciał przejechać, co? Popalmy tutaj troszeczkę, bo ja umieram. Ja strasznie umieram. No powiem wam tak, ten level nie jest ciężki. Ciężkie jest to, co mi zrobiła gra. Że najpierw nie chciała gościa przepuścić, a potem postawiamy go na dachu. Więc metodą na ten level... Zatrzymam już tutaj powoli, okej. Okay. Metodą na ten level jest zatrzymanie gościa sobie na plecach. Jak mniej więcej jakby właśnie ten sposób był ustawiony. I go po prostu spalić. Albo jednak zginąć po prostu. Albo po prostu jednak zginąć. Używam teraz wszystkich rakiet.
Tutaj dawaj go palimy. No nie, nie zrobię tego levelu. Nie zrobię bez mega health'a. O, w ten sposób. Bez mega health'a tego raczej nie zrobię. Chociaż może jakbym się nie skupiał na tym, żeby się z nim zatrzymać, to może to zrobię. Zobaczcie, palimy. Cały czas. Tu mamy kolejną apteczkę. Mamy rakiety. Kolejna apteczka. Może nawet lepiej wyjdzie. Ja sobie będę potem zawrócić i poszukać po prostu ludzi. Pyk. Pal. Okej, okay, Adam zniszczony. Teraz mogę się zawrócić. Właśnie o tym, co mówiłem. Czyli zawrócić i niszczyć po prostu tych wszystkich pajaców, którzy nam tutaj przeszkadzają. Okej. Okay. Ty nam przeszkadzasz tutaj. Więc zawrócimy. Szukamy przeciwników, których zostawiliśmy. Mamy zabić jeszcze ich 19. Wygląda jeszcze chyba nie. Chyba jak udało nam się wszystkich spalić po prostu, że pomimo tego, że byli na piętrze, to zostali spaleni. To było soczyste. O tak. Ale dobra, przynajmniej się wykichałem i nie będę kręcił nosa, więc to jest oczywiście wielki plus. Czysty nosek, więc też nie ma się o co obawiać, coś wyleciało. Chyba, ale zatkało mi uszy. Zdecydowanie zatkało mi uszy. Więc też jeżeli bym zaczął troszeczkę głośniej krzyczeć, to przepraszam. Po prostu przepraszam, ale no to nie jest, jak powiem, zależne ode mnie. Okej. Okay. Rakiety, mam ich sporo. Rakiety, pyk. Tutaj typeczka, tutaj samochodzik, 9 jeszcze ziomeczków. Dobra, niszczy się normalny. Niszczy się daj kolejny. Czy będę miał też tutaj 5 przeciwników? Powinienem mieć, bo to jest długa trasa, prawda? Jeden, drugi, okej. Okej, wróciłem się. Proszę mnie puścić, Teraz tutaj do tyłu, do przodu. Nie wiem, gdzie strzelam już nawet. Do tyłu. Jeszcze raz. Do przodu i mamy zrobioną gwiazdkę, więc zaraz wystarczy, że dojadę do końca. I mamy zrobione nawet. Czy to się opłaci? Pod względem ilości pieniędzy. 1000 gold za ten deathmatch. 1000 golda za deathmatch. Naprawdę, tylko tutaj dostałem hajsu za coś takiego. No nie, no to się strasznie nie opłaca. I w tym momencie nie robię żadnego upgrade'u. Wchodzę w levele. Wchodzę na finałowy etap. Kupimy wszystkie bonusy, które są możliwe na start. Oczekuję, że w tym levelu będzie jakby finałowy boss. Właśnie drugi jakby Adams, coś w tym stylu. Jakiś czołg. Więc kupimy to wszystko. I tym razem już z konwojem musicie przejmować. Więc spokojnie, cwaniak, nie pędź. Gwiazdek też już nie potrzebujesz, bo deathmatchy robić nie będziemy. Halo, konwój. Okej, okay, jesteś, myślałem, że się znowu mogłeś zablokować. A wtedy byłby to przypał, ponieważ wydałem wydaje mi się, że około 4000, jak nie 5 na same boosty na ten level. Więc sporo by tego było straconego. Tutaj tego, tego i tego do zniszczenia. Dawaj konwój, dalej nie było żadnego specjalnego bossa, więc troszeczkę jestem tutaj smutny po części. Bo oczekiwałem, że jakieś będzie wyzwanie, coś w tym stylu, a to na razie jest po prostu jedna wielka lipa. Dam konwojowi wziąć tę apteczkę. Zresztą on też ma full praktycznie, to ja powinienem to wziąć. Nie skupiłem się totalnie, że po prostu on ma coś, czego ja nie mam. I życie. I w dosłownie i w przenośni. Będziemy grać sobie w gry komputerowe. Po co komu życie? Okej, okay, teraz tak na górę. Daj do tego do tyłu. Do tyłu tą armatkę. Wiem, powiedziałem, że nie potrzebuję robić tych gwiazdek, ale po prostu. Zobaczcie, czy jestem w stanie zrobić 3 gwiazdki na finałowym levelu. Taki po prostu dla mnie test. I tyle. Nic poza tym. Dawajcie, ok, wjeżdżacie z tyłu. Dwa autka, jeden dostał podwójną rakietą. Tutaj człowieczek, pyk. Ciach, przeskocz. Trzymasz to. Oj. Do tyłu, do przodu, w górę i w dół. Dawaj. Jesteśmy jak mi. O, jesteśmy na końcu już levelu, a nie mamy dalej trzech gwiazdek, nawet dwóch nie mamy jeszcze. Nawet jeszcze dwóch nie mam, więc troszeczkę musiałem tutaj przeciwników ominąć najwyraźniej. Ewentualnie teraz tutaj będzie duży wysyp tego wszystkiego. Jeden osobnik do dwóch gwiazdek, okej. Okay. 9 przeciwników. Czy jestem w stanie to zrobić? Teraz musiałem ja to w sumie zabrać, ale chyba on mi to zabrał. Nie będzie 3 gwiazdek na finałowym levelu. Nie będzie. Nie będzie mi ci przeciwnicy przepadli, jednakże na pewno zrobiłem. Teraz, no jeżeli bym chciał sobie next level, no nie mamy. Finally we reach the vault, but what hides behind those gates?
A no właśnie, co tam się kryje? Nie mam żadnego pojęcia i też nie mogę, że tak powiem, sobie tego sprawdzić, ponieważ... Aha. A! Bo tu nic nie masz więcej. Deathmatche to nie są finały. A to są po prostu nasze zabawy dla gwiazdek. Żeby nie było. Potrzebowałbym 3 gwiazdek, żeby zrobić 36. Czyli mógłbym zrobić jednego deathmatcha, wtedy potrzebowałbym 2. Czyli musiałbym zrobić na przykład te 2 levele, żeby zrobić deathmatch level 15. Wiesz, co mnie boli, szczerze mówiąc, że naprawdę, na przykład to może być jakiś finałowy etap, ale nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że to jest jakiś finałowy etap, bo tutaj było jakby, co się znajduje za tymi. I jeszcze mi pisaliście, że jeżeli dobrze mi się wydaje, to jest Dead Paradise 4, czyli zgaduję, że tam jest jakby kontynuacja naszej przygody. Nie wiem, ile z tym prawdy, bo może być tak, poczekajcie, może wejdę w achievementy. To jest dobry pomysł. Jeżeli wejdę sobie w achievementy, wejdę sobie na finałową stronę. Spend money and stars make 10 restarts after death. No nie, nie ma nic. Jedyne statystyki, które mi się zostały, to właśnie na przykład zabij po prostu przeciwników z broni, 300 przeciwników z rakiet, spal, upgrade'y, typy broni, restarty po przegranej, 39 gwiazdek i 160 tysięcy, czyli no nie ma żadnego levelu na zasadzie przejść całą grę, czyli ją zrobiliśmy. Więc to było tyle, jeżeli chodzi o Dead Paradise 3, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jest czwarta część, bo nie wiem, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, a wiem, że czasami ludzie piszą na przykład, że jest jakaś część, bo sobie wpisali tą część z numerem, po czym nawet nie sprawdzili, że tej gry nie ma, tylko po prostu jest to taki czysto clickbait w Google. A więc jeżeli jest Dead Paradise 4, to może w przyszłości się pojawi, jeżeli nie ma, no to na tym zakończymy naszą przygodę z tą gierką, ewentualnie jeżeli kiedyś się w przyszłości miałaby pojawić czwórka, to ją ogramy, ale to będzie dopiero w przyszłości. Ja się nawet żegnam, łapki w górę i subskrypcje mile widziane, pamiętajcie, aby zostawić tą łapkę w górę, bo może wtedy będziecie częściej do mnie wpadać. Nie wiem, jak to się miałoby jedno z drugim połączyć, ale niech tak będzie. Dobra, na tyle, ja się żegnam, siemanko, peace, yo! Oh.